Witam Was wszystkich. Jak widzicie, pogoda dzisiaj nas nie rozpieszcza, także trzeba będzie zacząć pomału oszczędzać energię słoneczną. Ale filmik dzisiaj nie o tym. Dzisiaj jeszcze będzie o oszczędzaniu. Pokażę Wam, jak wymyśliłem sobie sposób, żeby oszczędzić i wodę. To jak widzimy w akumulatorach 12.4. Po wczorajszym też nie było w ogóle prawie słońca, cały dzień padało. Ale tutaj Wam pokażę, jak wymyśliłem, żeby po prostu oszczędzić też wodę. Kupiłem małą taką pompkę. O! Powiem Wam bez reklamy, że ją kupiłem za 60 parę złotych w sklepie Jula. Ona jest na 12 V podłączona. I po prostu woda wykorzystana z pralki, i tak woda tutaj po prostu wylatuje do wanny i dopiero idzie do szamba. Także tą wodę, co wyleci z pralki, będę ją wykorzystywał i poleci jeszcze tutaj do spłuczki. Zaraz to Wam tutaj zademonstruję, jak to wszystko działa. Odkręcę tylko tutaj ten zbiornik od góry, żebyście zobaczyli. Jest tak zrobione, rurka tutaj wychodzi i teraz podepnę tylko, już mam podpięty jeden kabelek, podepnę drugi. Oczywiście to wszystko tutaj zrobię tak, że to będzie działało automatycznie, ale na razie do testów to wykonam tak. O, tu jak widzicie, woda leci. Nawet jest takie ciśnienie duże, że można by było ogródek sobie podlewać. No i tym sposobem właśnie zawsze tutaj też zamontuję coś takiego, żeby pływak zamykał wodę, żeby nie przeleciało, bo teraz po prostu muszę to wyłączyć tutaj od akumulatora. Ale to wszystko też będzie działało automatycznie. Powiedzcie, co o tym sądzicie, bo i tak woda jest po prostu, a nie, przelewa się tu górą sama, jak jest więcej. Także taki oto sposób wymyśliłem, żeby tą wodę jeszcze raz spożytkować. A jak mówię, pompka jest, o, nie widać, mała pompka na 12 V, normalnie na dłoni można ją, w dłoni się mieści ona. I nawet do podlewania ogrodu czy na zewnątrz, gdziekolwiek deszczówkę można zebrać i też ją po prostu przepompować. Także taki to patencik będzie tutaj. Tyle, że to wszystko automatycznie. Tu też mam tej skrzynki, będzie to inaczej zrobione, żeby po prostu był cały czas prąd i tak to będzie wyglądało. Także Wam dzięki za uwagę. Tu jeszcze można zerknąć, co się dzieje w mojej pancernej skrzyni z prądem. O prądu, jak mówiłem, nie jest aż tak za bardzo dużo. Tu mam na zewnątrz w tych akumulatorach 12.5. Środkowych 12.4. Pobór mam teraz 80, 70 parę, 80 W. O, tylko jest oświetlenie i laptop gra. Także dziękuję Wam za uwagę, miłego dnia, chociaż nie jest za bardzo słoneczny, tylko deszczowy. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.